Cześć, dzień dobry, witamy w programie Co to będzie? Ja nazywam się Marta Nowak. A ja nazywam się Miłosz Wiatrowski-Bujacz. Tydzień temu ja byłam na wakacjach, program był dograny wcześniej, ale podczas gdy ja odpoczywałam, świat nie odpoczywał, zdecydowanie zero spokoju. Wracam po prostu z tego i od razu mi Miłosz wysłał rzeczy, jakie się działy w Wielkiej Brytanii w tym tygodniu i w minionym. Działy się rzeczy straszne, ja bym używała słowa pogrom, o tym dzisiaj porozmawiamy w głównej części programu. Tak, ale zanim przejdziemy do zamieszek, czy takiej atmosfery pogromowej, czy właśnie wydarzeń, które by się nawet kwalifikowały, będziemy o tym dyskutować do pojęcia pogrom, to aktualności. Zaczynamy od wiadomości, która mnie bardzo cieszy. Mianowicie Kamala Harris oficjalnie po bardzo przedłużającej się sadze powiedziała, kto będzie jej kandydatem na wiceprezydenta, ogłosiła to oficjalnie i jest nim Tim Walz, gubernator stanu Minnesota. Czyli trener, nauczyciel wieloletni żołnierz, człowiek, który chodzi z córką na lokalny jarmark w Minnesocie i razem chodzą do wesołego miasteczka i teazuje tę córkę, że indyk to mięso. Indyk to nie mięso, tak. Jestem wegetarianką. No dobra, to w takim razie indyk. Indyk to mięso. Nie, indyk jest czymś wyjątkowym w Minnesocie. I generalnie zachowuje się totalnie jak typowy tata. Ma taką dead energy, że to jest obłędne. No i też jest taką osobą, która ma wiele cech, głównie kojarzonych jednak właśnie ze starszym pokoleniem białych mężczyzn. On poluje, on chodzi na ryby, on naprawia auta, on słucha Bruce'a Springsteena na winylach. To jest człowiek, który absolutnie adresuje tę demografię, że tak brzydko powiem. Tak, no to jest człowiek, który jest bardzo trudny do zaatakowania przez republikanów, chociaż rzeczywiście te ataki już się pojawiły na różnych poziomach, ponieważ on się idealnie wpisuje właśnie w archetyp polityka, który byłby dla republikanów idealny. To znaczy, tak jak powiedziałaś, żołnierz, 24 lata służby, trener futbolu amerykańskiego, jakby to jest po prostu już... Z sukcesami. Przejął drużynę licealną, która miała bilans tam 0,27, po czym w ciągu 3 lat doprowadził ich do mistrzostwa stanowego. To po prostu miejscowość bardzo, bardzo mała w Minnesocie. To po prostu nagrywa filmiki, gdzie naprawia jakieś rzeczy albo zachwyca się nad tym, że jeśli chcecie słuchać muzyki, to kable są bardzo, bardzo istotne. Tylko dobry kabel powoduje, że wasz sprzęt muzyczny będzie dawał tę jakość audiofilską, której szukacie. Ale jednocześnie Walz był faworytem lewego skrzydła demokratów, ponieważ jako gubernator Minnesoty wprowadzał do systemu prawnego prawie wszystkie postulaty legislacyjne czy ustawy, które przegłosował Kongres Minnesoty, który jest kontrolowany przez demokratów. Tam bardzo małą różnicą głosów w Senacie stanowym tylko jednym, no ale właśnie demokraci w Minnesocie przyjęli taką bardzo, bardzo ambitną, progresywną agendę. Można powiedzieć, że w pewnym sensie socjaldemokratyczną w takim skandynawskim stylu, zwłaszcza jakby jak na standardy amerykańskie, 20 tygodni urlopu zdrowotnego, rodzinnego w roku, szerokie bardzo prawa aborcyjne, legalizacja marihuany to oczywiście bardziej libertariański postulat, natomiast no jest tam faktycznie darmowe obiady, posiłki dla wszystkich dzieci w szkołach. To jest taki sztandarowy, mam wrażenie, przypominany teraz punkt, który Walz zrealizował, są takie filmiki, jak on podpisuje tę ustawę i w tym momencie dzieci, które z nim tam stoją, zaczynają go przytulać. Tak. W sensie spontanicznie. No takimi filmikami, mam wrażenie, robi się kampanię. Tak, no Walz też wprowadził, czy podpisał bardzo ambitny zestaw ulg podatkowych na dzieci, czyli taki sztandarowy w sumie element polityki Bidena na początku jego kadencji, który potem został wygaszony na poziomie federalnym, co było jakby wielkim zawodem dla demokratów, ponieważ ta inicjatywa bardzo, bardzo doprowadziła do bardzo drastycznego spadku ubóstwa wśród dzieci. No to Walz i Minnesota mają chyba najbardziej ambitny taki program właśnie ulg podatkowych dla rodziców na dzieci. Więc mimo, że oczywiście to nie jest
archetypowy polityk lewicowy, to nie jest Aleksandria Ocasio-Cortez ani nawet Bernie Sanders, no to lewica generalnie się cieszy, chociaż Walz oczywiście no, ma w CV czy w swojej politycznej karierze też no, dokonania czy poglądy, które są dla lewicy nie do zaakceptowania albo dużo trudniejsze. On wprowadził Gwardię Narodową w czasie zamieszek po zabójstwie George'a Floyda w Minnesocie w 2020 i no, jego poglądy na konflikt w Gazie, on się za bardzo o obecnym ludobójstwie Izraela nie wypowiada. W marcu dosyć wcześnie powiedział o tym, że on absolutnie jest za zawieszeniem broni, no ale w przeszłości wypowiadał się bardzo, bardzo pozytywnie o współpracy amerykańsko-izraelskiej. Był przed tym, jak był gubernatorem, był kongresmenem i tam oczywiście wspierał wszystkie ustawy pokazujące po prostu specjalną relację Stanów Zjednoczonych z Izraelem. No, ale generalnie radość jest duża, jest ogromna energia wśród tak, demokratów. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że właśnie bardziej że to jest też bardzo ciekawa kandydatura pod tym względem, że nie tylko wizerunkowo, bardziej centrowi, czy bardziej właśnie liberalni wyborcy też mogą, też może im się Walz podobać. Widziałam na przykład takie analizy, że okej, że on rzeczywiście wprowadza takie socjaldemokratyczne reformy, ale na przykład w takich rejonach, które raczej nie są kontrowersyjne, typu właśnie te obiady w szkołach dla dzieci, czy jakieś inwestycje infrastrukturalne, no tak, tak. A jednocześnie na przykład widziałam takich właśnie bardziej centrowych wyborców, którzy podkreślali, że Walz generalnie bardzo wspierał małe biznesy, nie? W tej Minnesocie. Tak, Minnesota ma chyba, są takie indeksy wolności gospodarczej, najlepsze miejsce do prowadzenia tak. biznesów, można je krytykować, natomiast Minnesota jest bodajże na 5. czy 6. miejscu wśród wszystkich stanów w Ameryce. Jest tam bardzo dużo takich wielkich amerykańskich korporacji, mają swoją siedzibę w Minnesocie, typu Target na przykład, więc też ten argument taki, że on jest socjalistą, który no już tak. jest teraz używany przez republikanów. No on sobie odpowiada, jeśli dawanie obiadów darmowych dzieciom w szkole albo budowanie dróg jest socjalizmem, no to proszę bardzo, to jakby nazywajcie mnie socjalizmem. Ja to nazywam po prostu byciem dobrym sąsiadem, dobrym członkiem społeczności. Tak, on narracyjnie rzeczywiście wykonał bardzo, mam wrażenie, taki elegancki zabieg, że ten socjalizm zamienił w bycie dobrym sąsiadem dla swojego sąsiada, takie właśnie odwołujące się do jakiegoś etosu małomiasteczkowej Ameryki, ale też dość chrześcijańskie w swoim w ogóle założeniu koncepcja. Co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że Walz był też w kongresie taką osobą, która w niektórych sprawach bardzo skutecznie potrafiła współpracować z republikanami. On jako weteran na przykład zajmował się, i to też jest w ogóle sprawa typu z agendy białych mężczyzn na Twitterze. On zajmował się zapobieganiem samobójstwom wśród weteranów amerykańskich. Czy może być coś bardziej jakby odpowiadającego na męskie potrzeby? Nie wiem. On też był jednym z niewielu gubernatorów demokratycznych, którzy mieli dość dobre stosunki z Donaldem Trumpem, kiedy ten był prezydentem. Trump tweetował na przykład, bo są takie tweety Trumpa, że miałem bardzo sympatyczną rozmowę z gubernatorem Timem Walzem z Minnesoty. Zadbam o to, żeby Minnesota dostała to, czego potrzebuje. Tak, więc jest świetnym liderem, tak. Więc w tym momencie trumpiści trochę nie mają amunicji, żeby w tego Walza strzelać. A co do amunicji i strzelania, to jeszcze tylko dodam, że Walz wygrywał regularnie w kongresie zawody strzeleckie. No tak. He was the best shot, best shot w kongresie, więc to też taki smaczek. I jeżeli patrzę na to, jak w tym momencie republikanie starają się jakoś sframować tego Walza, żeby było, że on jest po prostu zły i nie taki, to szczytem kreatywności, która się tutaj wyłania, jest to, że nazwali go Tampon Tim Walz i przerabiają po prostu jego twarz tak, żeby była na szczycie tampona. Nie wiem, jest to absolutnie niejasne, o co tu ma chodzić, w jaki sposób to ma go ośmieszyć, co się za tym kryje. Podpisał prawo, które zapewniało, że w każdej szkole w łazienkach będą darmowe tampony. I dobry Jezu, w sensie, gdzie jest problem, nie? To absolutnie się nie przykleja, to jest coś takiego, że oni rzucają jakiś retoryczny pomysł na to, żeby tego Walza skompromitować, to w ogóle doesn't stick, odpada od ściany. Tak, teraz ich najnowszy argument, który faktycznie tak bardzo, bardzo promują, to jest, że Walz przeszedł na emeryturę w wojsku po 24 latach służby.
parę miesięcy przed tym, jak jego oddział, którego był tam najwyżej postawionym wojskowym w swoim oddziale, miał być wysłany do Iraku w 2005 roku i Waltz właśnie jakoś parę miesięcy przed tym nie pojechał do Iraku. Po 24 latach służby, w momencie, w którym kandydował już do kongresu, więc też wydaje mi się, że powiedzenie nawet właśnie tak Amerykanom, którzy wiadomo, że generalnie bardzo wspierają wojsko, że facet, który służył 24 lata, który stracił słuch tymczasowo będąc w wojsku, co też jest potem wykorzystywane przez niego w takiej reklamie, w której mówi, że miał świetną opiekę zdrowotną właśnie jako weteran i że on by chciał, żeby wszyscy żołnierze mieli taką, bo dzięki temu udało mu się odzyskać słuch i w momencie, w którym jego córka miała 4 lata, to on się spytał żony, co to są za jakieś hałasy od rana, a żona powiedziała, no to jest Hope, ona śpiewa każdego ranka, a on dopiero jak ona właśnie skończyła 4 lata, po raz pierwszy to usłyszał. Jeszcze dodajmy, że dzieci Wallsa są z in vitro. Mamy po drugiej stronie kandydata na wiceprezydenta J.D. Vance'a, który chce zabrać ludziom in vitro i mamy człowieka, który ma taką super klasyczną rodzinę. Córka, syn, żona, wszyscy biali, wszyscy tak ubrani, jak właśnie ludzie z małomiasteczkowej Ameryki, śmieją się, tulą kota, tulą psa, Wallace tuli świnkę i generalnie stoją i się cieszą na jakimś takim po prostu jarmarku w Minnesocie. I to są dzieci z in vitro. Tak, więc powodzenia dla Republikanów w tym, żeby jakoś Tima Waltza skompromitować. Myślę, że będzie bardzo ciężko. Myślę, że Waltz, większość badań empirycznych, takich historycznych, badających wpływ kandydatów na wiceprezydenta w kampanii, raczej pokazują, że ten wpływ jest bardzo mały i bardzo możliwe, że tak będzie, chociaż samo to też nie byłoby złą wiadomością dla Kamali, bo ona jest, już w tej chwili ma dużo większe favorables, czyli jest dużo lepiej oceniana przez ludzi niż Trump, więc raczej wybór wiceprezydenta to jest takie nie zaszkodzi. Tak, ale było blisko. A było blisko, o czym może nie będziemy rozmawiać, bo już bardzo długi jest ten element o Waltzie. Natomiast w tym kontraście między J.D. Vance'em, który jest, im częściej występuje w mediach, im więcej osób w Ameryce się dowiaduje o jego istnieniu, tym bardziej jest niepopularny, to tutaj ten kontrast z Waltzem może faktycznie Republikanom bardzo zaszkodzić, Demokratom pomóc. Na koniec taki bardzo, jedna rzecz na temat stanu wyborów. Kamala prowadzi w sondażach. W tej chwili już zarówno bookmacherzy, jak i eksperci sondażowi uważają, że jest faworytką. To jest bardzo mała różnica, natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę stan sprzed 3 tygodni, to jej wzrost poparcia jest ogromny. Jest ogromny we wszystkich stanach, które będą decydujące. I to jest jeszcze przed konwencją, jesteśmy na samym początku kampanii. Trump zniknął, nie występuje nigdzie. W poniedziałek będzie miał wywiad z Elonem Muskiem na Twitterze. Natomiast w tej chwili Kamala objeżdża Midwest, objeżdża wszystkie stany, które musi wygrać, właśnie Michigan, Wisconsin, Pennsylvania i tam są ogromne, ogromne tłumy na tych wszystkich wiecach. I J.D. Vance jeździ za nią do tych wszystkich stanów i robi też swoje eventy, na które przychodzi 200 osób, a na Kamale przychodzi, nie wiem, 20 tysięcy albo 40 tysięcy, więc... I na koniec tego segmentu amerykańskiego puśćmy jeszcze kawałeczek z pierwszego takiego oficjalnego kandydata na wiceprezydenta, przemówienia Waltza właśnie na wiecu w Pensylwanii. Tak jak wszyscy ludzie, z którymi dorastałem w głębi kraju, J.D. studiował na Yale. Karierę opłacili mu miliarderzy z Doliny Krzemowej, a potem napisał bestseller, którym obsmarował całą swoją lokalną społeczność. No błagam, coś takiego nie reprezentuje małomiasteczkowej Ameryki. I powiem wam, nie mogę się doczekać, aż będę z nim debatować. Oczywiście, jeśli wstanie z kanapy i przyjdzie. Z tą kanapą, to ja polecam sobie wygooglać J.D. Vance, kanapa, couch, sofa, jeżeli ktoś jeszcze żyje pod kamieniem. Nie będziemy już rozwodzić się nad tym, bo program leci przed 22. Słuchajcie, rzecz kolejna, kolejny wątek newsowy. Trwają Igrzyska Olimpijskie, jakby ktoś nie zauważył, a wraz z Igrzyskami Olimpijskimi zapanowała panika moralna na temat transpłciowości, interpłciowości i generalnie tego, czy chłopy uczestniczą w konkurencjach dla bab.
Tak, zwłaszcza skupia się to na boksie, przynajmniej zaczęło się od tego. Pierwsze takie właśnie kontrowersje czy panika moralna, nieuzasadniona zupełnie, o czym zaraz powiemy, była związana, jest wciąż związana z algierską bokserką Iman Khalif, która w swojej pierwszej walce ćwierćfinałowej mierzyła się z reprezentantką Włoch i ta reprezentantka Włoch po 47 sekundach po prostu odmówiła dalszej walki, mówiąc, że nikt jej nigdy tak mocno nie uderzał i że ona nie jest w stanie i że to jest złamanie jej po prostu marzeń. Ale stara, jedziesz na mistrzostwa, na igrzyska olimpijskie w boksie. Gdzie spodziewasz się, że cię mocniej uderzą? Przepraszam. No tak, ale natychmiast się pojawiły w internecie, zaczęła to chyba swoją drogą J.K. Rowling, albo przynajmniej była jedna z pierwszych. No to jest taki zawsze stały zestaw osób, które jak pojawiają się, jak pojawia się możliwość, żeby wykazać się swoją transfobią, to zawsze tutaj mamy zestaw, tak, J.K. Rowling, Andrew Tate, Elon Musk i oczywiście bardzo wiele prawicowych, skrajnie prawicowych profili, pokazujące zdjęcia Iman Khalif i przekonujące, że tak to może wyglądać tylko mężczyzna i że w związku z tym ona na pewno jest transpłciową zawodniczką, jest transpłciową kobietą, co jest absolutnym kłamstwem. Nie jest. Tak, i doszło do tego, że już po prostu To jest aż przykre, że poziom hejtu i poziom po prostu pomyj, które wylewają się na Khalif, doprowadziły do tego, że po prostu ekipa filmowa przyjechała do domu jej rodziców i jej ojciec pokazywał jej akt urodzenia. Zobaczmy to sobie zresztą. To jest nasza książeczka rodzinna. 2 maja 1999 roku, Khalif Iman, płci żeńskiej. Tak jest tu napisane, można sobie przeczytać. I to nie ma żadnego uzasadnienia, takie w ogóle kombinacje, takie akcje, że ktoś jedzie do Algierii po prostu oglądać akt urodzenia zawodniczki. Co, mamy to robić teraz ze wszystkimi? Tak, no, sama Iman Khalif, opowiadając o swojej historii, o tym, jak zaczynała karierę bokserską jako młoda dziewczyna, mówiła właśnie, że jej ojciec w ogóle zabraniał jej trenowania boksu, ponieważ to nie jest sport dla kobiet. Spytałaś, to właśnie wszystkich musimy teraz sprawdzać. Otóż według prawicy tak, to znaczy na Twitterze po prostu zaczęły się pojawiać bardzo popularne, lubiane, udostępniane przez tysiące czy dziesiątki tysięcy osób posty o naprawdę najróżniejszych zawodniczkach. Katie Ledecki, jedna z najwybitniejszych pływaczek w historii, Amerykanka. Wklejane jej zdjęcie twarzy i to jest na pewno mężczyzna. Ewa Swoboda, polska sprinterka, również po prostu ktoś wrzucił jej zdjęcie i powiedział, no ona to wygląda jak mężczyzna. Po prostu weszliśmy w tryb, w którym ktoś w ogóle używał po prostu sztucznej inteligencji, takich programów, które na podstawie algorytmów i skanowania po prostu wielkiej liczby zdjęć kobiet i mężczyzn mówi, na ile procent dana osoba jest mężczyzną albo kobietą i jakby udowadniali, że ta osoba ma męską twarz, więc na pewno jest mężczyzną. Frenologia, mierzenie ludziom czaszek. W Polsce też mamy aspekt tego, już abstrahując od swobody, poseł Paweł Jabłoński na przykład, po tym jak Polka judoczka Angelika Szymańska przegrała w turnieju judo z Meksykanką Prisco Avite Alcaraz, napisał takiego tweeta, że oto zawodniczka, jedyny po prostu kazus, kiedy pisowiec użyje ci feminatywu, nie? Która pokonała dziś w judo reprezentantkę Polski, a potem zdobyła olimpijski medal. Co państwo o tym sądzicie? Oskar Szafarowicz też pisał, że zwycięzca. I jakby to Priska to jest osoba, która jest kobietą, która ma krótkie włosy. W sensie to jest cała historia za tym. Szymańska, właśnie ta polska judoczka, musiała się uaktywnić, musiała napisać, że znamy się z nią od lat, że trenujemy razem na międzynarodowych obozach, że wiem, że to jest pracowita kobieta, która po prostu była lepsza. Ale czy to podziałało? No zgadnijcie. Tak, i oczywiście, że nie, a jeszcze co do właśnie Khalif i jest też druga bokserka, która również jest po prostu obiektem ciągłych ataków i hejtu związanych z kwestionowaniem tego, czy jest kobietą, czy powinna startować, a właściwie twierdzeniem, że nie jest kobietą, jest mężczyzną, który po prostu okłada kobiety na olimpiadzie, jest Tajwanka Lin Yu Ting. I trochę ta kontrowersja też, czy te ataki, ten hejt opiera się na tym, że obie zawodniczki zostały rok temu
przepraszam, zostały rok temu zdyskwalifikowane z Mistrzostw Świata w boksie organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bokserskie, IBA. IBA nie ma prawa organizowania zawodów olimpijskich. Straciła je w 2019 roku, ponieważ w 2016 na Olimpiadzie w Rio była masa kontrowersji dotyczących korupcji w boksie i tak dalej. MKOL odebrał prawa do organizacji właśnie zawodów olimpijskich w boksie tej organizacji, temu stowarzyszeniu. To jest stowarzyszenie, które jest kierowane przez bliskiego sojusznika czy podwładnego Władimira Putina. I właśnie to stowarzyszenie rok temu, dyskwalifikując Iman Khelif i Lin Yuting, poinformowało, że on został zdyskwalifikowany dlatego, że nie przeszły jakiegoś tutaj niesprecyzowanego testu płci. Nie mamy pojęcia, jaki to był test płci. Nie mamy pojęcia, czy faktycznie w ogóle jakikolwiek test płci się odbył i czym miałby niby być. Przewodniczący tego Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego mówi, że Iman Khelif ma chromosomy XY i znowu nie ma na to absolutnie żadnego dowodu. Natomiast ta informacja właśnie, że ona może nie jest transpłciową bokserką, może faktycznie przypisano jej płeć żeńską przy urodzeniu, no ale jakby... Ale może błędnie, bo tutaj ma XY, a nie XX, to znowu to są kompletne bzdury, a przynajmniej jest to zupełnie niczym nie poparte. I też ten wątek rosyjski jest niezwykle istotny, bo oczywiście Rosja nie może uczestniczyć w igrzyskach w tym roku, z wyjątkiem paru zawodników, zawodniczek, które zostały dopuszczone na zasadzie bez reprezentowania Rosji. Rosja ma wszelki interes w tym, żeby igrzyska dyskredytować. Mhm. Widzimy ogromną aktywność w mediach społecznościowych właśnie profilów, które są prowadzone przez rosyjskie farmy troli. To najpierw dotyczyło ceremonii otwarcia, o której już nie będziemy mówić, bo to trochę dawno, no ale wszyscy pamiętamy ogromne wzburzenie ceremonią otwarcia. I potem zostało to przerzucone na właśnie kwestię paniki moralnej wokół kobiet, tak, które są bite przez mężczyzn. I no, wszystkie osoby, które to powtarzają po prostu rosyjską propagandę, więc gratuluję. I na koniec jeszcze krótkie wieści z Polski. Afera, która miała obnażyć słabość polskiego dziennikarstwa, wydarzyła się w ostatnim tygodniu. Tak jest. Pojawiło się nagranie w bodajże niedzielę, poniedziałek wieczorem, opublikowane przez Zbigniewa Stonogę na Twitterze. Było to nagranie z kolegium redakcyjnego Kanału Zero, na którym Krzysztof Stanowski mówi, że Ziobry nie dotykamy, nie atakujemy Funduszu Sprawiedliwości, nie atakujemy Zbigniewa Ziobro. Mnóstwo osób się momentalnie rzuciło do udostępniania tego nagrania, które Stonoga zdobył, bo jakiś czas wcześniej powiedział, że on zapłaci bardzo grube pieniądze, czy tam da komuś tak Lamborghini. Fioletowe Lamborghini. Tak, komuś, kto doniesie na Stanowskiego, kto będzie miał kompromitujące dowody na to, że Stanowski jest sprzedawczykiem Kanału Zero, jest projektem pisowskim. No i co się okazało? No i rzeczywiście wielu dziennikarzy, podkreślmy, dziennikarzy pojedynczych na Twitterze zaczęło pisać tak, jakby uwierzyli w prawdziwość tego nagrania. Nie wiem, Janusz Fertner z Gońca napisał, że porażające nagranie z kolegium Kanału Zero, i tam napisali z prośbą o komentarz. Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej, dziennikarz roku, Grand Press poprzedniego roku, że to jest nagranie z kolegium redakcyjnego. Bertolt Kittel i Radomir Witz, TVN24, Tomasz Lis, Roman Giertych, oczywiście. Od razu po prostu uaktywniony. Czyżby nazwa Kanału Zero nie była przypadkowa? Tak, teraz już wiemy, skąd się wzięła. No i co się okazało po tych pierwszych reakcjach? Okazało się, że ten film został nagrany. To była scenka rodzajowa nagrana, wyreżyserowana przez Krzysztofa Stanowskiego i Kanał Zero, i po prostu Stonoga dostał ją z samego Kanału Zero. I tam były takie drobne elementy, które miały pomóc zidentyfikować, że jest to fake, a właściwie no to nie był fake, tak? Że to była... To był trolling. To był trolling, a nie fake, bo to nagranie jest autentyczne, to tam nie było nic zmontowane, tylko faktycznie to było po prostu zagrane przez redakcję Kanału Zero i tam się nie zgadzały niektóre daty jakichś wydarzeń, które się pojawiały w tle. No i to miało dowodzić, ta prowokacja, ten trolling miał dowieść słabości mediów, które się na niego rzekomo nabrały. Tylko że jak popatrzymy, to tak naprawdę żadne poważne medium, duże poważne medium,
się nie nabrało. W sensie nie to było... To nie jest tak, że mieliśmy mnóstwo artykułów w mediach, tych właśnie, z których są dziennikarze, o których wymieniliśmy. W portalach. Nie było. Tak, które powiedziały, o, teraz mamy dowód na to, że Krzysztof Stanowski po prostu jest sprzedawczykiem i faktycznie jest tak, że steruje go Zbigniew Ziobro. To się nie wydarzyło. Możemy się zastanawiać dlaczego. Może dlatego, że bardzo szybko jeden z internautów, internautek, profil, który nazywa się Gromota, właśnie wykazał te nieścisłości. Może gdyby to się tak szybko nie zostało jakby tak pokazane, te nieścisłości, to jakieś media by się nabrały, a może nie, no w każdym razie ten wniosek... Może by zadziałał proces, nie wiem, kolegium redakcyjnego, że hej, coś tu śmierdzi, jak się skonfrontuje to z większą liczbą osób. Tak, więc cała ta afera wokół tego, że to po prostu pokazało, jak media głównego nurtu są skompromitowane. No nie do końca. To, co to pokazało, to, że bardzo wielu dziennikarzy, polityków, nie wiem, osób, które po prostu są bardzo aktywne w mediach społecznościowych, zretweetuje, udostępni, uwierzy we wszystko to, co jest zgodne z ich poglądami, bez weryfikacji, co mam wrażenie, no to jest był ogromny show ze strony Kanału Zero, tak bardzo dużo zainwestowano, po prostu wyreżyserowano przygotowania i tak dalej. Jest taki profil na Twitterze, nazywa się Człowiek Bóbr. I on dokładnie osiągnął wielokrotnie to samo, po prostu zmieniając swój nick, na przykład z Człowiek Bóbr na Tomasz Lis i wstawiając zdjęcie Tomasza Lisa i udając, że jest profilem Tomasza Lisa, i on coś pisał i jakby wszyscy się na to nabierali, czy wszyscy. Taka sama liczba osób, jak nie większa, udostępniała to, mimo że nawet... Co ten Tomasz Lis pisze? Tak, albo tutaj, o, Jarosław Kaczyński nie ma Twittera, no, ale Mateusz Morawiecki, tak. Beata Szydło. Mimo że było widać, że to jest tam Człowiek Bóbr, więc można to jakby, to ujawniło coś, co już doskonale wiemy, że osoby poważane, osoby, które zajmują się dziennikarstwem śledczym, bo wymieniliśmy Wojciecha Czuchnowskiego, czy właśnie Bertolda Kittera, to są osoby, które zajmują się dziennikarstwem śledczym, nawet takie osoby po prostu tracą głowę w mediach społecznościowych. Ja sam często łapię się za głowę, jak widzę, co nasi koledzy po fachu udostępniają w mediach społecznościowych, to jest jakiś... Dlatego ja nic nie piszę na Twitterze. To jest jakiś brain rot. Żeby Miłosz się nie musiał łapać za głowę. Tak, potem. To jest jakiś brain rot, to ktoś, jeden z moich znajomych to kiedyś porównał do po prostu, tak jakby ci ludzie byli zaatakowani przez cordyceps, czyli grzyb z The Last of Us, że jest ogromny problem z tym, że w mediach społecznościowych faktycznie udostępniamy coś bardzo szybko i bez weryfikacji, i po prostu jest ten efekt takiego nakręcania się. To nie pokazuje słabości mediów, to pokazuje niestety smutne efekty działania algorytmu na nasze mózgi. Tak, to pokazuje, że bardzo wiele osób faktycznie powinno sobie odpuścić media społecznościowe, z czym ja się całkowicie zgadzam. Naprawdę to jest porażające, co w polskim internecie, nie tylko w polskim, się dzieje, co politycy i nie wiem, silni razem, zwolennicy Donalda Tuska, ale też prawica oczywiście, bo gdyby taki sam materiał się pokazał na temat, nie wiem, Newsweeka, gdyby Newsweek sobie zrobił po prostu taką prowokację i nagrał coś takiego i byłoby, że Tuska nie ruszamy, no to przecież oczywiście, że wszystkie media prawicowe by w to poszły i wszyscy dziennikarze prawicowi. Więc jakby no gratulujemy Krzysztofowi Stanowskiemu, że tutaj udało mu się pokazać coś, co już wszyscy wiedzieliśmy. Natomiast nie mówiłbym tutaj, jeśli jest to argument za czymkolwiek, to właśnie za tym, żeby szukać wiadomości w mediach, a nie na Twitterze generalnie. I od sprawdzonych źródeł i weryfikować rzeczy. Bo nawet nieraz coś, co się wydaje tutaj autentyczne, bo było autentyczne, to było autentyczne nagranie, może być właśnie trollingiem. No i co? I przechodzimy do naszej głównej części teraz chyba, już. Tak. Już, dopiero, już nareszcie, dopiero. Wreszcie, tyle czekaliście. Słuchajcie, posłuchajmy, zobaczmy. Przemoc i jad na ulicach Wielkiej Brytanii. Cel? Migranci i maczety. Obrzydliwy wybuch antyimigranckich nastrojów. Od tygodnia w kolejnych miastach wybuchają zamieszki. Podpalone są samochody w północno-wschodniej Anglii. W Belfaście, w Irlandii Północnej, szaleją pożary. Ten hotel, w którym mieszkały osoby czekające na azyl, podpalono. Całkowicie potępiam skrajnie prawicową bandyterkę, którą zobaczyliśmy w ten weekend. Nie miejcie wątpliwości. Pod względem prawnym nie będzie żadnego pobłażania dla tych, którzy dopuścili się przemocy. Ludzie w tym kraju mają prawo do bezpieczeństwa. A mimo to widzieliśmy muzułmańskie społeczności na celowniku. Napady na meczety. Inne mniejszości postawione w roli kozłów ofiarnych. Nazistowskie pozdrowienie na ulicach. Ataki na policję. Nieposkromioną przemoc i rasistowską retorykę.
Więc nie zawaham się nazwać tego po imieniu. To jest skrajnie prawicowa bandyterka. Premier zareagował dziś na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 48 godzin. Jego wniosek jest bardzo prosty. To wina skrajnej prawicy, tak jakby to ona była przyczyną wszystkich problemów. A skrajna prawica to jest reakcja na strach, dyskomfort, niepokój, którą dzielą dziesiątki milionów ludzi. Najpierw usłyszeliśmy kawałek z telewizji NBC, która relacjonowała protesty. Później był fragment przemówienia ministra brytyjskiego nowego premiera. Pierwszego ministra Keira Starmera, który mówił, jak to protestujący, właśnie nie protestujący, a bandyterka, użył takiego słowa, zostanie srogo ukarana. No i na końcu był Nigel Farage, czyli tokenowy prawicowiec skrajny w parlamencie brytyjskim, który mówił, że tutaj są powody, dla których generalnie skrajna prawica tutaj się trzyma takie rzeczy się dzieją. On później jeszcze w tej wypowiedzi potępił przemoc na ulicach, no ale umówmy się, to potępienie nie brzmi jakoś super szczerze, biorąc pod uwagę, jak dawno i z jakim ferworem Farage krytykuje, szczuje tak naprawdę na migrantów w Wielkiej Brytanii. Tak, i zaczniemy od tego, żeby omówić, co się w ogóle dzieje, od czego się to zaczęło, ale potem Farage też miał ogromną rolę w nakręcaniu właśnie tych zamieszek, o czym powiemy, ale najpierw właśnie zacznijmy od tego, co się dzieje, skąd te zamieszki, dlaczego, czy zamieszki, czy pogromy. Marta. Dobra, zacznijmy od tego. 29 lipca, miasteczko nadmorskie, blisko Liverpoolu, Southport. 17-latek wdziera się na zajęcia taneczne dziewczynek, które sobie tańczą do Taylor Swift, z nożem. Zabija trójkę dzieci, kilkoro dziewczynek zostaje rannych. 8, jeżeli dobrze pamiętam. One wszystkie, te ranne dziewczynki, wszystkie przeżyły, już nie są w szpitalu. No jest to straszna tragedia. Jest w brytyjskim prawie coś takiego, że jeżeli przestępca ma poniżej 18 roku życia, to nie ujawnia się jego danych. I w związku z tym zaczęły się od razu mnożyć w mediach społecznościowych teorie, że albo to był jakiś zamach islamistyczny, albo ta osoba była człowiekiem, który szukał azylu w Wielkiej Brytanii, po prostu był uchodźcą, czy migrantem Syrii, czy w każdym razie, że przyjechał do Wielkiej Brytanii. Przypłynął na łódce. Tak, przypłynął na małej łódce, z którymi torysi obiecywali walczyć i która rzeczywiście obecnie, jeżeli popatrzymy na migrację do Wielkiej Brytanii, to rosnąca liczba ludzi przypływa na takich małych, pojedynczych łódkach. Nie, to już nie jest sytuacja, że tylko ludzie na przykład wjeżdżają ukryci w ciężarówkach przez, nie wiem, kanał La Manche. Ale do tego stopnia narosły te teorie, że brytyjskie władze zrobiły coś, czego praktycznie nie robią, czyli ujawniły dane tej osoby. Okazało się, że to jest człowiek urodzony i wychowany w Wielkiej Brytanii, urodzony w Cardiff, ale było już za późno. Teorie rozlały się do tego stopnia po WhatsAppach, po Facebookach i tak dalej, że zaczęły się, no, oficjalnie mówiąc, protesty. To znaczy, na przykład na takim, było coś takiego, że zebrano się, żeby upamiętnić te ofiary zabójstwa i tam przyszli też ludzie ze skrajnie prawicowej organizacji Liga Obrony Anglii. Tak, no neonazistowskiej, tak, po prostu, dokładnie. Nazwijmy to po imieniu. Dobrze, nazwijmy to po imieniu. Zaczęli wyrywać cegły z jakichś domów, z posiadłości, no z jakichś po prostu miejsc prywatnych, gdzie ludzie żyją i zaczęli obrzucać nimi meczet. Poszły w grę jakieś w ogóle ładunki takie, że bomby benzynowe, nie? I zamieszki rozlały się na bardzo duży obszar Wielkiej Brytanii, głównie Anglii, też były w Belfaście. To są absolutnie osoby, które biorą w tym udział. Grupy, które biorą w tym udział, to są grupy neonazistowskie, to są grupy faszystowskie, to są grupy, w których biorą, które są absolutnie, to nie jest to, że mówimy skrajna prawica, tak. Zjednoczenie Narodowe we Francji, czy nie wiem, czy Konfederacja w Polsce, to jest coś, nie wiem, do czego to porównać w Polsce, do jakiegoś takiego ONR-u na sterydach chyba. Tak, no to są grupy, które, no teraz trwa dyskusja, czy powinny być, czy
jedna z nich na przykład została po prostu już zdelegalizowana jakiś czas temu. Pojawiają się, dlatego teraz istnieje w takich dużo mniejszych komórkach, nie jest zorganizowana w sposób hierarchiczny. Trwają poważne debaty na temat tego, że większość tych grup powinna zostać po prostu zdefiniowanych czy określonych jako grupy terrorystyczne zgodnie z definicją grup terrorystycznych w Wielkiej Brytanii, więc tak, no mówimy tutaj o właśnie takich grupach, które się znajdują poza marginesem, nie wiem, oficjalnych stowarzyszeń, organizacji politycznych, NGO-sów. Oczywiście to mówimy o organizatorach czy o głównych prowodyrach, natomiast do tego dołączali po prostu też ludzie o skrajnie antyimigranckich poglądach, którzy normalnie pewnie nie są tak tylko jakby nie działają aktywnie w tych organizacjach, tak? No doszło właśnie do zamieszek, w których mamy do czynienia z większym zaangażowaniem ludzi, którzy są przekonani, że migranci, uchodźcy są odpowiedzialni za całe zło. Użyliśmy słowa pogrom na początku. Tak, ja chciałabym to obronić, to znaczy to jest mocniejsze słowo niż zamieszki, ale w tym momencie mamy do czynienia z tym, że czy mieliśmy przez te dni do czynienia z tym, że podpalano miejsca, gdzie mieszkali migranci, rzucano w nie kamieniami, ludzie próbowali się tam wedrzeć do tych miejsc i zrobić z tymi migrantami nie wiadomo co, nie wiem, podpalano śmietniki i jakby taranowano nimi drzwi do hotelów, w których mieszkali jakby przerażeni tym, co się dzieje pod ich oknami, ludzie czekający na azyl w Wielkiej Brytanii. I przypomnijmy sobie może, no pogrom, były pogromy, nie, w Polsce mieliśmy pogromy Żydów na przykład w latach 40. Najsłynniejszym pogromem była Noc Kryształowa w 38 roku w Niemczech, kiedy właśnie niszczono synagogi, niszczono żydowskie sklepy, było ponad 90 ofiar śmiertelnych. I dokładnie tym jest pogrom, to znaczy pogrom jest sytuacją, w której jedna grupa ludności atakuje drugą, są tam pobicia, są zabójstwa, ale niekoniecznie, zranienia, zniszczenia dobytku, rabunki i generalnie wiąże się to z tym, że dzieje się to na gruncie konfliktu między tymi grupami, który jest podsycany prowokacjami, dezinformacją, propagandą. Więc to jest absolutnie książkowy przykład tego, że tak, mamy w tym momencie, jesteśmy w tym momencie, kiedy na kontynencie europejskim w 2024 roku mamy rzeczy dające się porównać do Nocy Kryształowej. Tak, ja też absolutnie się zgadzam z ujęciem tego w kategorii pogromu, bo tak jak mówisz, to jest właściwie podręcznikowe i to, że na razie nie mamy żadnych ofiar śmiertelnych, to jak to się mówi, it's not for the lack of trying, tak? W momencie, tak, w którym podpalasz hotel, w którym znajdują się uchodźcy i próbujesz staranować wejście, ale też uniemożliwić im wyjście z palącego się hotelu, no to to umówmy się. Tak. To nie było tak, że nie próbowałeś. Nie było tak, że nie próbowałeś. I tak jak powiedziałaś, jest w definicji pogromu ten element podsycania i dezinformacji. No i tu wracamy do Nigela Farage'a, który tutaj krytykuje, tak, przemoc. Tymczasem właśnie po pierwszych wieściach na temat mordu, tragicznego, absolutnie niewyobrażalnego wydarzenia w Southport, w którym zginęła trójka dziewczynek zabitych brutalnie, tak w czasie zajęć tanecznych. Farage zadał takie pytanie, kto to, i to było tak jak powiedziałeś, zanim zostało ujawnione, że sprawca był osobą urodzoną w Wielkiej Brytanii, Brytyjczykiem, pochodzenia rwandyjskiego, ale katolikiem, który w ogóle śpiewał, czy protestantem, który śpiewał w chórze kościelnym, tak, więc tutaj też ten element po prostu antyislamski jest absolutnie nieuzasadniony, że Farage powiedział, że są informacje, takie krążą w internecie, jako że nie wiemy, kto tego dokonał, że ta osoba, która tego dokonała, przekroczyła kanał La Manche w Łodzi w październiku 2023 roku. Są też jakieś sugestie, że był on aktywnym muzułmaninem, cokolwiek to... Czyli wierzący, tak, praktykującym, tak. I ja nie sugerowałem, że tak jest, że to jest taka osoba. Ja tylko zadawałem pytanie, czy o tej osobie, czy służby już tą osobę wcześniej inwigilowały, czy nie. I powiedział, że on powtarzał te informacje, bo one pochodziły z bardzo dużych profili w mediach społecznościowych, jak na przykład profil Andrew Tate'a.
Andrew Tate teraz jest zdziwiony, że po raz pierwszy go targetują, bo nie jest za to, że nie jest do końca biały. Tak. Nagle się zdziwił. Tak, więc bardzo duże konta, takie jak właśnie Andrew Tate, czyli no, po prostu kompletnie odklejony influencer, szerujący właściwie tylko i wyłącznie fake newsy, ale też rosyjska telewizja państwowa też takie informacje rozprowadzała i Nigel Farage powiedział, ja tylko pytam, tutaj poważne źródła informacji, tak mówią, ale przecież ja nie nawoływałem, tylko uważałem, że należy sobie odpowiedzieć na to pytanie, więc tak, Farage tutaj odegrał bardzo dużą rolę w tym pierwszym etapie zamieszek. Myślę, że no tak, pogromów w Southport, no potem to się, tak jak powiedziałeś, rozlało na bardzo wiele miejsc w Wielkiej Brytanii. Natomiast w tej chwili sytuacja wygląda już trochę inaczej niż parę dni temu. Tak, to znaczy wycisza się sytuacja. Spodziewano się, że w tym momencie teraz, nie wiem, czy wczoraj, czy dzisiaj dojdzie do dojdzie do eskalacji. 300 czy 400 tak. miejsc w Wielkiej Brytanii, ponieważ też pojawiła się taka lista, zapomniałem dodać, to też wpisuje się w naszą dyskusję o pogromach. Pojawiła się lista, która cyrkulowała na Telegramie i właśnie w mediach społecznościowych osób, które się organizowały do tego, żeby używać przemocy. Lista organizacji, które właśnie wspierają azylantów, wspierają uchodźców, lista miejsc, gdzie te organizacje działają, właśnie niektóre meczety, które służą właśnie jako miejsce takich spotkań. Lista też osób, które się zajmują tą pomocą, adwokatów, prawników, działaczy na rzecz praw człowieka. Wielkie doksowanie. Wielkie doksowanie i nawoływanie, że właśnie te osoby powinny być celami, co też jakby pokazuje, że nie mówimy tutaj o zwykłych zamieszkach, które zazwyczaj są oparte na chaosie, a nie na takim celowym identyfikowaniu grup osób, które zamierzamy zaatakować, wobec których zamierzamy użyć przemocy. Więc spodziewano się, że dojdzie do nasilenia, natomiast reakcja brytyjskich władz była bardzo zdecydowana. Tak. Keir Starmer, który jest prokuratorem z zawodu, przez wiele lat pełnił tę funkcję, podszedł do tego tak, że mimo tego, że rzeczywiście były zarządów torysów zmniejszone siły policyjne, że w sądach narosły takie sprawy, których się, po prostu kolejki, też mamy wolne sądy w Wielkiej Brytanii, w tym sensie, że bardzo wolno działają, że też nie ma miejsc w więzieniach i tak dalej, to mimo to jakby nowy rząd przyjął taką strategię, że będzie bardzo szybko wychwytywał osoby biorące udział w tych protestach, bardzo szybko je sądził i bardzo szybko je karał. To jest taka rzeczywiście ścieżka taka, że już 400 osób ponad zostało zatrzymanych i to jednak, mam wrażenie, może mieć pewien efekt odstraszający. Tak, zawsze, że już jeden z pierwszych wyroków wydanych to były 3 lata w więzieniu. Umówmy się, dosyć wysokie. Chociaż oczywiście w zeszłym tygodniu, w odcinku zeszłotygodniowym mówiliśmy o wyroku 5 lat więzienia dla aktywistów klimatycznych, którzy na Slacku czy na Teamsach dyskutowali o tym, jak blokować drogi. Więc mówienie tutaj, że 3 lata więzienia dla kogoś, kto brał udział w zamieszkach, pogromach i po prostu używał siły, używał przemocy, która groziła innym ludziom bezpośrednio, to nie nazywajmy tego też aż tak przesadnie. Natomiast, też sądy na przykład w tych szybkich wyrokach zaczęły traktować takie zachowania jak zasłanianie twarzy, jako właśnie okoliczność, która zwiększa ryzyko skazania i zwiększa karę, więc też te sposoby, które normalnie mają zachęcać do udziału w zamieszkach czy właśnie w takiej przemocy grupowej typu zasłanianie twarzy, nagle okazało się, że mogą to doprowadzić do większego wyroku, więc może jednak nie będę tego robił, nie będę wychodził. Zaatakowano też osoby, które właśnie nawoływały w mediach społecznościowych, że zaatakowano. Policja też zaczęła aresztować osoby, które w mediach społecznościowych nawoływały do tego, czy organizowały się właśnie w celu udziału w zamieszkach czy pogromach, więc trochę jednak te nastroje bojowe wśród osób, które właśnie nakręcały tą panikę, zmalały i wczoraj do tych wielkich zamieszek nie doszło. Doszło za to do wielkiego marszu przeciwko rasizmowi w Londynie. No i oczywiście sytuacja nie jest całkowicie zażegnana, ale wydaje się, że ta bardzo ostra reakcja zdecydowana władz na razie ma taki efekt zamierzony, tak?
Ja też bym dodała, że nie tylko policja broniła same społeczności, czy to muzułmańskie, czy inne mniejszościowe, broniły się przed atakami tych faszystowskich, antyimigranckich grup, bo też były w wielu bardzo miejscach kontrmanifestacje, które zdarzało się dość często, że były liczniejsze na przykład od tych atakujących i potrafiły ich odstraszyć, więc tutaj też, czy to po prostu Antifa, czy lokalne społeczności, czy to połączone ich siły, były w stanie też stawić opór tym no, stronie pogromowej, że tak powiem. No ale czy porozmawiamy jeszcze chwilę o tym, głębszych przyczynach tego, skąd w ogóle takie nastroje antymigranckie w Wielkiej Brytanii? Tak, no myślę, że jak już przeczytaliśmy, co się dzieje w tym czasie rzeczywistym. Trochę odetchnąć, trochę deeskalacja następuje, więc teraz nurkujemy na głębie. Skąd się te zamieszki, te nastroje pogromowe wzięły? Unde malum, skąd zło? Słuchajcie, prezentujemy wam kompilację okładek, na przykład Daily Mail, czyli tabloidu brytyjskiego, a w nim wielkie tytuły takie jak premier: muzułmanie z Wielkiej Brytanii pomagają dżihadystom, liczba migrantów nowy rekord, trzeba wysłać armię, 100 tysięcy nielegalnych zatrzymanych na granicy, migranci rozniecają kryzys mieszkaniowy, zagraniczni pracownicy dostają 3 na 4 nowe miejsca pracy w Wielkiej Brytanii, czyli generalnie migranci zabierają wam pracę, zabierają wam mieszkanie, zabierają wam smak życia i jest niebezpiecznie. Tak, 4 tysięcy zagranicznych morderców i gwałcicieli, których nie możemy wyrzucić. No w odcinku, który nagraliśmy o Wielkiej Brytanii parę tygodni temu, mówiliśmy też właśnie o tym, jak ogromnym elementem brytyjskiej debaty publicznej, ale też zepsucia brytyjskiej debaty publicznej są podsycane od wielu, wielu lat nastroje antyimigranckie. Wokół tego zbudowano całą narrację o Brexicie. Właśnie straszono wtedy też milionami osób, które po prostu... Turcja ma 75 milionów mieszkańców. Wszyscy przyjadą, jak tylko Turcja zostanie wpuszczona do Unii Europejskiej, a za chwilę zostanie wpuszczona. No, tego typu właśnie panika była nakręcana przez zwolenników Brexitu. Mówiliśmy też o tym, że po tym, jak do Brexitu doszło, to liczba imigrantów do Wielkiej Brytanii wcale nie spadła, ale wzrosła i w 2022 roku tak mieliśmy rekordową liczbę imigrantów do Wielkiej Brytanii. Więc trochę to jest tutaj na razie mówimy o czymś, o czym powiedzmy powiedział Farage w tej wypowiedzi, tak? Jest bardzo, bardzo dużo imigrantów w Wielkiej Brytanii i ludzie mają prawo, żeby się czuć, nie wiem, jakoś, żeby to wywoływało lęki czy niepokój. No tylko, że do końca jakby te lęki migracyjne nie są tak naprawdę o migrantach. Te dane dotyczące przemocy, dotyczące przestępstw, ogromna wciąż, jakby imigranci są lekko nadreprezentowani, jeśli chodzi o sprawców przestępstw, ale to jest bardzo mała różnica. Przestępczość też w Wielkiej Brytanii spada w ostatnich latach, więc to tutaj ten argument, że w Wielkiej Brytanii już nie ma, tak, jest to po prostu kraj bezprawia, rządzony przez dżihadystów i islamistów na ulicach. Przerwę na chwilę, żeby jeszcze jednego Farage'a puścić, dobra? Dokładnie w tym kontekście. Okay, jasne, puścimy? Jasne, to, jasne. To puszczajmy. Legalna migracja to dziś 3/4 miliona ludzi rocznie. Takich liczb jeszcze nigdy nie widzieliśmy. W wielu części kraju dosłownie już nie da się rozpoznać. W ogóle nie przypominają siebie sprzed 10 czy 20 lat. Wow. No i słyszeliście, co powiedział Nigel Farage, więc już oddaję ci głos. Mów, zilustrował po prostu swoją tezę. Tak, to może zanim przejdziemy do tego, bo powiedziałem, że to lęki wokół migracji nigdy nie są o migracji do końca, no albo zazwyczaj nie są tylko o migracji, to może jednak skupmy się na tej migracji, tak? Bo tutaj Farage podkreślił coś takiego właśnie, że te miejsca są kompletnie, już nie da się ich rozpoznać. No i to jest taki mocny vibe, czegoś, o czym też chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, czyli Great Replacement Theory. Tak? A dobra, to i tutaj zostawiam ci floor is yours. A, tak? Okej, okay, dobrze, to ja będę mówić. dobrze, spoko. W każdym razie teraz już nurkujemy naprawdę na głębie, bo mówimy o teorii takiej nacjonalistycznej, białej, skrajnie prawicowej teorii spiskowej,
teoria wielkiego zastąpienia. Ją spopularyzował w 2011 roku taki francuski autor Renaud Camus. Nie ten Camus, nie ten, co się nosi czarne golfy w liceum. Napisał w 2011 roku taką książkę Le Grand Remplacement, w której wysnuł teorię, że są jakieś elity, które pragną zastąpić etnicznych Francuzów i etnicznych Europejczyków w ogóle demograficznie i kulturowo przez niebiałych ludzi, zwłaszcza z państw, gdzie większość ludności jest muzułmańska. Poprzez masową migrację, ale też poprzez politykę demograficzną i przez to, że Europejki, białe Europejki rodzą coraz mniej dzieci. Na tę teorię wielkiego zastąpienia powoływali się liczni terroryści, na przykład, nie wiem, w Christchurch w 2019 roku w Nowej Zelandii zaatakowano meczet. Ten terrorysta jakoś powoływał się na tę teorię, tak samo podczas strzelaniny w El Paso w tym samym roku, kiedy do Walmartu wszedł koleś z bronią i zaczął strzelać do ludzi pochodzenia latynoskiego. W 2022 w Buffalo w supermarkecie też koleś strzelał do Afroamerykanów. W Fox News ta teoria się pojawia. Elon Musk o tej teorii mówi, o Elon Musk zapowiemy od razu? Tak, zapowiedzmy. Będziemy mieli odcinek o Elonie Musku. 29 sierpnia nie regulujcie odbiorników, będzie cały odcinek o Elonie. I oczywiście ta teoria wielkiego zastąpienia, ona nie została też wymyślona w 2011 roku. Echa jej, znaczy takie prefiguracje, były też dużo wcześniej, w latach 90. na przykład taki amerykański neonazista David Lane napisał książkę Manifest Białego Ludobójstwa, w którym generalnie chodziło mu o mniej więcej to samo. Oczywiście przodkowie tej teorii, nie wiem, byli już przed II wojną światową, te wszystkie antysemickie teorie o tym, że Żydzi mają jakiś taki plan, żeby zniszczyć Europę poprzez skrzyżowanie ras. W XIX wieku we Francji była jakaś taka imperialistyczna panika moralna, że kobiety we Francji nie rodzą dzieci, a kobiety w Azji rodzą dzieci i wobec tego kobiety we Francji muszą rodzić więcej dzieci, bo jak przyjdą do nas Azjaci, to musimy mieć żołnierzy, żeby się przed nimi obronić. Więc to jest tak naprawdę stare jak świat myślenie, że naszej etnicznej grupie zagrażają jacyś barbarzyńscy przybysze z zewnątrz. Myślę, że jakbyśmy wrócili do, nie wiem, IV wieku naszej ery, to w starożytnym Rzymie też były takie nagłówki. No tak, cała jakby historia Stanów Zjednoczonych też jest naznaczona tym, to znaczy osadnicy, którzy mieli korzenie, nie wiem, niemieckie czy skandynawskie w XIX wieku, na początku XX, czuli ogromny lęk, że po prostu tutaj zaraz zostaną zastąpieni przez tych niebiałych dzików z Polski, czy z Włoch, czy z Irlandii. Tak. Były takie właśnie absolutnie obrzydliwe wizerunki, czy w gazetach, czy jakieś zdjęcia, że Włosi i Polacy nie umieją mieć zębów, nie? Tego typu rzeczy. Tak, czy właśnie też była wielka panika wokół imigrantów z Chin i rasistowskie wyroki Sądu Najwyższego, więc nawet niekoniecznie wokół społeczności czarnych, chociaż tu oczywiście też to było bardzo, bardzo istotne, ale wokół właśnie nawet imigrantów z Europy też była bardzo duża stratyfikacja tego, kto tutaj nas zastąpi i zniszczy naszą kulturę. Pamiętajcie, Słowianie, nie w oczach wszystkich jesteście biali. A jeśli jesteście, to od niedawna jesteśmy. Od niedawna. Obywatele świata. Obywatele świata. No, we Francji, wspomniałaś Francję i te lęki, tak? Lęki pod tytułem zastąpią wszystkich naszych hydraulików, zastąpią Polacy. To nie jest może całkowicie tylko o kulturze, tylko bardziej element ekonomiczny, lęku ekonomicznego, do którego chciałbym potem wrócić. No, ale w Wielkiej Brytanii też nastroje dotyczące Polaków też nie są takie wybitne, tak? Weźmy pod uwagę, że w momencie, w którym na przykład polska prawica, czy nawet polscy imigranci mieszkający w Wielkiej Brytanii często tak chętnie dołączają do nagonki na osoby z Magrebu, na osoby z innych tak stref kulturowych niż nasza, jako tych właśnie imigrantów, którzy tutaj niszczą naszą wspólną kulturę, to zadajcie sobie pytanie, czy według tych osób, z którymi protestujecie, wy należycie do tej wspólnej kultury. Hate to break it to you, ale nie. I prędzej czy później się o tym możecie przekonać. Mam nadzieję, że się nie przekonacie, że się nie przekonamy.
Więc no tak, ta teoria wielkiego zastąpienia, ona się oczywiście opiera, jak większość teorii spiskowych, na rzeczach, które są prawdziwe. To znaczy mamy niż demograficzny we wszystkich rozwiniętych krajach świata. W tych krajach, w których jest on stosunkowo mniej zaznaczony, takich jak Francja czy Stany Zjednoczone, to te trendy demograficzne głównie jednak opierają się na tym, że dzietność osób etnicznie niebiałych, tak, we Francji, osób czarnych, czy właśnie osób pochodzących z Magrebu, w Stanach Zjednoczonych. Magreb, czyli Afryka Północna, te państwa, w których się też mówi po francusku, były kolonie. Tak, w Stanach Zjednoczonych Latynosi są kategorią etnicznie niebiałą, według oficjalnych, demograficznych tutaj amerykańskich wyznaczników, tak, w spisie powszechnym takie jest rozróżnienie i tam też dzietność do niedawna była znacznie większa, więc mamy trend, w którym biała, europejska, anglosaska cywilizacja, społeczeństwa się starzeją i faktycznie nie mamy tak zastąpienia, w sensie nie rodzi się wystarczająco dużo dzieci, żeby utrzymać liczbę białych, cywilizowanych osób. To dla osób, które nas słuchają w podcaście, ja robię takie miny, które wskazują na to, że jest to ironia gorzka. Że jest to gorzka ironia. I często odpowiedzią na ten kryzys demograficzny, bo kryzys demograficzny jest faktem w takim sensie, że starzejące się społeczeństwa są problemem dla systemu ubezpieczeń społecznych, tak, dlatego kto zapłaci za emeryturę, dla wzrostu gospodarczego i tak dalej. Oczywiście i w Polsce na przykład powinniśmy się ogromnie przejmować faktem, że rodzi się najmniej dzieci, że mamy najmniejszy przyrost naturalny, czy to już negatywny przyrost naturalny od II wojny światowej. Dokładnie i w związku z tym często odpowiedzią na to jest zwiększona imigracja, bo jaka inna może być odpowiedź? No, polityka prorodzinna, co jak widzieliśmy w Polsce, nieszczególnie, mimo ogromnych nakładów finansowych, nie wpłynęło. Jest to umiarkowana, już to nie mamy w Polsce polityki prorodzinnej, mamy świadczenia społeczne. No właśnie, znaczy, które miały być polityką prorodzinną, w żaden sposób tak nie zadziałały. Więc faktycznie ta struktura demograficzna się zmienia. Natomiast no to tworzy się właśnie tutaj taką ideę, że w związku z tym zaraz po prostu zostaniemy skolonizowani i staniemy się obcymi we własnym kraju. Jest taka wspaniała książka Obcy we własnym kraju o amerykańskim południu i o lękach właśnie z tym związanych. Więc ta idea wielkiego zastąpienia, no widzimy w wypowiedzi Farage'a, ale też właśnie w tych wszystkich polskich narracjach, jak już wspomniałem, tak, Szwecji już nie ma, Francji już tak, nie ma. Tak, albo w Anglii najpopularniejsze imię to Mohamed był taki, przecież pamiętasz? Tak, jeszcze tak. Zanim w ogóle przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej były jakieś takie w ogóle prawicowe żarty. Tak, najpopularniejszym imieniem Wielkiej Brytanii jest Noah, ale to oczywiście, że tak, to się pojawia. Przyszło mi do głowy, połączymy olimpiadę. Ewa Swoboda powiedziała w tym tygodniu, że ona nie wyjdzie, że jakie ma plany po swoim wyścigu w Paryżu, że ona nie wyjdzie na ulicę, bo tam jest niebezpiecznie. To jest ten sam mindset po prostu. Serio? Tak, serio, bo ktoś jej opowiadał, że w ogóle zwłaszcza w czasie Igrzysk Olimpijskich, jakby na bank jest niebezpiecznie, w Paryżu jest bardzo bezpiecznie, ale ta narracja właśnie o tym, że tuż Paryż, stolica europejskiej cywilizacji, już tam nie jesteśmy u siebie, tam już jest po prostu niebezpiecznie. Pamiętasz to zdjęcie z Brukseli teraz, jak nowi europosłowie Konfederacji tak straszyli, że właśnie Brukseli już nie ma, że tam tylko imigranci kobietom białym wyrywają torebki, a potem dostali się do tego Europarlamentu i wstawili zdjęcie, jak zadowoleni siedzą w ogródku knajpianym, jedzą obiad? No właśnie. Tak właśnie już nie ma po prostu Europy. No właśnie. I jest jeszcze, bo wspomniałaś o Musku, który oczywiście tak nakręca bardzo te elementy paniki wokół wojny kulturowej. On zresztą w czasie zamieszek, teraz w czasie pogromu w Wielkiej Brytanii napisał, to już wojna domowa jest nieunikniona. On regularnie zresztą, od dłuższego czasu pisze takie tweety w różnych kontekstach. Na pewno teraz już będzie wojna domowa w Europie. Elon, ty sam jesteś, przepraszam, emigrantem. Mieszkasz w Los Angeles, jesteś z RPA. Uspokój się.
Tak, i myślałem też, że pisze w taki sposób, jakby on po pierwsze kibicował temu, żeby ta wojna przyszła. Tak, fight. Po drugie, oczywiście byłby w tej wojnie po stronie skrajnej prawicy, co jak dla osoby, która uciekła z Republiki Południowej Afryki po tym, jak apartheid upadł. I której rodzina była... Lubimy, jak pokazują proste podziały. Tu biali, tu czarni, nie ma jakiegoś tam miksowania. I rodzina oczywiście była dużymi beneficjentami apartheidu. No to trudno się dziwić, gdzie on w tej wojnie kulturowej siebie widzi, ale faktycznie nakręcam. Jak się wpisze po prostu w wyszukiwarkę Elon Musk Civil War, to tak jak powiedziałaś, jest mnóstwo tych wyników. Elon Musk ma też głębszy lęk, chociaż one się ze sobą jakoś tam łączą, że zmierzamy do świata, w którym w ogóle nie będzie zastępowalności demograficznej. Zmierzamy do świata, w którym w perspektywie paru dekad będzie zdecydowanie za mało ludzi na świecie. W ogóle, to nie chodzi tylko o to, że mamy zapełnić Ziemię, pamiętaj Miłosz, my też mamy zaludnić Marsa. Dokładnie, mamy zaludnić Marsa, a tutaj jest taka obawa, że niedługo w ogóle nie będzie ludzi na świecie. My wam pod koniec sierpnia powiemy, co Elon chciał z tym zrobić, żeby temu zapobiec. Więc to się też właśnie bardzo łączy i tutaj wykonujemy już naprawdę taki, może się wydawać karkołomną figurę, ale z drugim prawicowym nurtem właśnie kontrolowania kobiecych ciał, zakazywania aborcji, narracji pronatalistycznej, takiej, że musimy się mnożyć, ponieważ po pierwsze, jeśli my się nie będziemy mnożyć, to nas zaleją, albo jeszcze gorzej, w ogóle po prostu wymrzemy, bo nie będzie ludzi. I tutaj chciałbym tylko puścić krótki klip J.D. Vance'a, o którym już wspominaliśmy dzisiaj. Fakt, że wielu ludzi, zwłaszcza w amerykańskiej klasie politycznej, nie ma dzieci w swoim życiu, boję się, że przez to ludzie robią się bardziej socjopatyczni i ostatecznie nasz kraj stanie się mniej stabilny psychicznie. Tu usłyszeliśmy wypowiedź, w której Vance jasno mówi, że osoby, które nie mają dzieci, są po prostu trochę socjopatyczni, tak, są socjopatami, mniej stabilni psychicznie, mniej zdrowi psychicznie i że takie osoby w ogóle nie powinny mieć miejsca w polityce. To nie jest jedna wyrwana z kontekstu wypowiedź, on tych wypowiedzi ma bardzo, bardzo dużo. No i to jest właśnie o tym takim absolutnej wojnie cywilizacyjnej i to, że ciała kobiet i jakby reprodukcja i nowym polem wojny kulturowej, wojny cywilizacyjnej jest właśnie demografia i jest to, żeby sprawić, żeby kobiety rodziły jak najwięcej dzieci. Czekam na order matki niemieckiej i już, dobra, nie powiem na co. No, na Węgrzech już mamy liczne udogodnienia dla kobiet, które urodziły czwórkę dzieci. Tak, to jest właśnie doskonały przykład. Na Węgrzech w tej chwili wydaje się 5% PKB na politykę prorodzinną. Wzrost dzietności nastąpił, ale on jest wciąż poniżej poziomu takiego wymaganego, żeby utrzymać liczbę Węgrów. Więc skoro nie da się tutaj, nie da się po dobroci, nie da się świadczeniami społecznymi, no to trzeba po prostu kontrolować kobiece ciała maksymalnie, żeby je zmusić do rodzenia, co oczywiście też niczego nie da, ale tutaj widzimy właśnie, jak wszystkie te różne odnogi prawicowych lęków czy tematów, które są nakręcane, mówiliśmy o transfobii, tak, to też jest oczywiście element tego, tak, po prostu zepsuciu Zachodu, lęki imigracyjne i skrajnie konserwatywne podejście do praw kobiet łączą się w taką jedną opowieść właśnie tego, że nasza cywilizacja zaraz umrze. Wracamy. Ja jestem po prostu... Tak, dużo, dużo rzeczy, ale ja bym chciała wrócić teraz jeszcze na chwilę, z którym ja się generalnie absolutnie zgadzam, w sensie ze wszystkim, co mówisz i z tym takim big picture, dużym obrazem sytuacji, absolutnie tak właśnie jest, tak. To jest również moje zdanie. Ale chciałabym na chwilę jeszcze wrócić do sytuacji bardzo przy ziemi w Wielkiej Brytanii, czyli do tego, że rzeczywiście to nie jest tak, że nie ma... problemów związanych z migracją do Wielkiej Brytanii, bo te problemy są. Przybywa w ostatnich latach więcej osób niż wcześniej. Tak jak mówiłeś, Brexit niczego tutaj nie zahamował. Czytałam taki długi tekst takiego prawnika imigracyjnego brytyjskiego, adwokata Colina Yeo, który właśnie się specjalizuje w takich sprawach związanych z migrantami. I on stawia tam taką tezę, że
w tym momencie jednym z najgorszych rzeczy, które się dzieje w brytyjskiej polityce migracyjnej, jest to, jak długo czeka się na azyl. Dlaczego w ogóle, to z początku naszego segmentu, dlaczego migranci mieszkają w hotelach? To mogło też właśnie wzbudzić niepokoje. Otóż dlatego, że wnioski migracyjne, wnioski o azyl są przetwarzane tak długo, że po prostu nie ma już miejsc w ośrodkach i w takich starszych, podupadających hotelach się w tym momencie umieszcza te osoby oczekujące. W tym momencie są dziesiątki tysięcy osób w Wielkiej Brytanii, uchodźców, którzy czekają już na wstępną w ogóle decyzję ponad rok. Więc to powoduje ogromne koszty dla całego systemu, ogromne koszty dla podatnika. Wysysa pieniądze w ogóle z budżetu na pomoc międzynarodową. Jest to politycznie toksyczne w tym sensie, że no budzi takie nastroje, że mamy tutaj ludzi właśnie w jakimś naszym tutaj hotelu, siedzą. I okej, generalnie grają w piłkę i się cieszą, jak pada śnieg, nie? Bo są zamknięci, nie mogą nic robić. Ale też to, że są zamknięci i nie mogą nic robić przez długie miesiące, wpływa absolutnie fatalnie na to, co się dzieje potem z tymi ludźmi, kiedy oni już dostaną wniosek o azyl. Bo przez na przykład rok czy więcej nie byli w ogóle na rynku pracy. Zostają po przyznaniu azylu bardzo szybko, bardzo często w ciągu krócej niż miesiąca te osoby są z tych ośrodków no jakby wyprowadzane, wyrzucane, już nie mogą tam mieszkać, więc ponieważ wsparcie od państwa wtedy w zasadzie robi się bardzo nikłe, nie ma na przykład jakichś pakietów nauki języka, nie ma pakietów jakichś mieszkaniowych, to te osoby na przykład często lądują na ulicy, są w kryzysie bezdomności, nie mogą znaleźć pracy i to są warunki na przykład sprzyjające rozwojowi przestępczości w naturalny sposób, więc może warto się zdziwić, że po prostu wskaźnik przestępczości wśród osób, wśród migrantów nie jest wyższy niż jest. Legislacja torysów w ogóle nie pomogła tej sytuacji. Rekrutacja niedoświadczonych pracowników, którzy popełniają błędy, na przykład jeżeli chodzi o przyznawanie tych azylów, też w sensie na przykład arbitralne odmowy, też nie poprawia sytuacji, bo na przykład pracownicy arbitralnie odmawiają przyznania azylu, potem osoby się odwołują i ten azyl zostaje w końcu przyznany, no ale to jest papierologia, to jest kolejne czekanie, to są kolejne miesiące, to są kolejne pieniądze z budżetu. Więc Wielka Brytania ma problem z migrantami i ma też problem z migrantami taki, który ona może rozwiązać w jakimś sensie sama, bo okej, nie da się skontrolować skutecznie, nie da się, wiemy to, w całej historii świata się nie dało skontrolować skutecznie, ilu ludzi przypłynie na twoją wyspę na Morzu Północnym w małych łódkach, ale można zarządzić systemowo tym, jak potem procedujemy w tej sprawie. Oczywiście, i jak potem próbujemy te osoby zintegrować. No tak, nie, no, ja się całkowicie zgadzam, że jest problem z polityką migracyjną, z zarządzaniem migracją, to dokładnie o tym, o czym powiedziałaś, no, nie dotyczy tylko Wielkiej Brytanii, ale właściwie z ogromnej części krajów Unii Europejskiej. My, jak rozmawialiśmy o tym w naszym odcinku imigracji, my jako Polska mamy z tym ogromny problem i on się będzie tylko pogłębiał, ponieważ stawiamy na to, że uda się kontrolować, kto wjeżdża, a nie da się. Odsyłamy odcinek z ziemi obcej do Polski, o migracji na serio, tak brzmi tytuł. Natomiast myślę, że to, co jest też bardzo, bardzo istotne, to, że te lęki związane właśnie z imigrantami, i o tym też rozmawialiśmy w naszym odcinku, no są bardzo podbudowane sytuacją materialną i ekonomiczną. To, że w Wielkiej Brytanii doszło do takich rozruchów, dochodzi do takich zamieszek, bierze się też... trochę z tego kontekstu politycznego, znaczy całkowicie. Znaczy Wielka Brytania, jak wspominaliśmy też w odcinku Wielkiej Brytanii, ma całkowitą stagnację, jeśli chodzi o pensje, od prawie, że od 15 lat pensje rzeczywiste, czyli jeśli weźmiemy pod uwagę inflację, średnia pensja nie urosła praktycznie w ogóle. Kraj się bardzo, bardzo wolno rozwija, jeśli w ogóle nierówności nie spadają, raczej rosną. Są też bardzo jasno narysowane geograficznie. Znaczy nie mówimy tylko o tym, że są nierówności między bogatymi a biednymi w każdym mieście podobnie, tak, czy w każdym regionie, tylko w oczywisty sposób one są bardzo
rozłożone geograficznie i te miejsca, w których które sobie radzą najgorzej, które są w najgorszej sytuacji gospodarczej, głosowały najbardziej za Brexitem. To nie były miejsca, gdzie jest najwięcej imigrantów, co ma oczywisty sens, bo dlaczego mieli być tam imigranci, jeśli jest tam najwyższa stopa bezrobocia. W miejscach, w których żyje się dobrze, nie ma w tej chwili zamieszek, mimo że tam często imigrantów jest więcej. W takich miejscach jak, nie wiem, Cambridge do zamieszek nie dochodzi, bo poziom generalnie zadowolenia z życia jest dużo wyższy. Te zamieszki są właśnie w miejscach, które w ostatnich 20-30 latach straciły najwięcej, w miejscach postindustrialnych, w miejscach, w których bezrobocie wśród mężczyzn jest wyższe niż wśród kobiet. To jest trochę to, o czym rozmawialiśmy przy źródle popularności Zjednoczenia Narodowego we Francji. Jest największe w tych właśnie postprzemysłowych miejscach, gdzie mężczyźni młodzi nie mogą znaleźć pracy, a mężczyźni starsi zostali z niej wyrzuceni albo wepchnięci na wcześniejsze emerytury jakiś czas temu i właściwie nie mają nic do roboty, czują się absolutnie bezczynni, czy bezużyteczni, dla rodzin, dla społeczeństwa, nie? Że nie ma już takich więzi łączących ze społecznością. Te miejsca straciły najwięcej właśnie na polityce zaciskania pasa po 2010 roku. Premier Cameron, pamiętamy? Dokładnie, George Osborne, co jest swoją drogą George Osborne, który był jego sekretarzem stanu ostatnio, jakoś chwilę przed tymi, przed zamieszkami, powiedział, że jemu się bardzo, bardzo podoba to, co Partia Pracy w tej chwili wprowadza, bo on czuje, że ona wprowadza jego agendę. Oj, to jak, rację, bardzo, jak bardzo zaciska pasa Partia Pracy, to mówiliśmy tu o tym dużo w odcinku Wielkiej Brytanii, ale to wszystko po prostu idzie dokładnie tak, jak mówiliśmy. My tutaj, prorocy i... No tak, i mówiliśmy właśnie, i w związku z tym to jaka narracja miała uspokoić Brytyjczyków, czy jakby odwrócić ich uwagę od zaciskania pasa, to właśnie szczucie na imigrantów. Taka była idea Brexitu, że konserwatyści zamiast jakby, żeby odsunąć uwagę od tego, że zaciskają pasa i żyje się w Wielkiej Brytanii coraz gorzej, stwierdzili, to wszystko wina migrantów i my to rozwiążemy Brexitem. I w momencie, w którym w oczywisty sposób Brexit tego nie rozwiązał, o czym rozmawialiśmy, no to ta frustracja tylko i wyłącznie rośnie i sprawia, że te osoby są coraz bardziej otwarte na popieranie skrajnej prawicy, co widzieliśmy w wyborach, ale też co widzimy teraz na ulicach, jakby ta złość, ta ogromna złość jest wynikiem też po prostu fatalnej sytuacji materialnej tych osób. I mamy hint dla premiera Keira Starmera, że kolejna polityka odpowiedzialności budżetowej, czyli po prostu zaciskania pasa na brzuchach klasy pracującej, klasy ludowej, niższej klasy średniej, nie przyniesie nam mniej antymigranckich nastrojów. No nie przyniesie. Zwłaszcza w momencie, w którym tych migrantów wpuszczamy albo po prostu przyjeżdżają, bo jednak mają... I nie wiemy, co dalej z nimi zrobić, nie? Nie wiem, co dalej z nimi zrobić, ale oni trafiają do szpitali, trafiają do szkół, do niedofinansowanych szkół, niedofinansowanych szpitali, kolejki się wydłużają, trafiają właśnie, no tak, tworzą poczucie, że my tracimy ten kraj, ale nie tracimy, my, rdzenni Brytyjczycy, ale to nie jest tak, że oni tracą ten kraj dlatego, że są imigranci, bo imigranci pracują, płacą podatki, zwiększają zasoby publiczne. Natomiast to potem nie przenosi się na inwestycje w infrastrukturę socjalną, w infrastrukturę społeczną, w takie rzeczy, które poprawiają jakość życia ludzi. Więc trudno się dziwić, że potem łatwo uwierzyć w takie wizje, że to są darmozjady, tak? Bo jakby widzimy ich w szpitalach, a żyje się gorzej, tak? Dokładnie. Słuchajcie, kochani, kończymy. Ponieważ w przyszłym tygodniu nie będzie odcinka z uwagi na święto w czwartek, 15 sierpnia, to ja rzucam, żeby może jeżeli ktoś pragnie sobie pogłębić jeszcze ten temat, to jest i odcinek o Wielkiej Brytanii, nakręcony przed wyborami, ale w którym opowiadamy dużo więcej o obecnych rządzących, o Partii Pracy. Jest odcinek właśnie ten o migracji, w którym rozmawiamy o mitach dotyczących migracji takich prawicowych, czyli na przykład, czy migranci faktycznie zabierają nam chleb i pracę, i mieszkania. I o polityce mieszkaniowej, rozmawiamy. I odcinek o polityce mieszkaniowej, który ja też bardzo lubię, który się absolutnie nie zdezaktualizował, nazywa się on Wy tu tak żyjecie i rzeczywiście my tu dalej tak żyjemy, więc... I o wzroście, mamy też odcinek o wzroście skrajnej prawicy, w której też rozmawiamy właśnie o przyczynach takich materialnych, gospodarczych, polityki gospodarczej na wzrost skrajnej prawicy, więc... Jest w czym dłubać. Jest w czym dłubać. Zapraszamy, polecamy i wracamy za 2 tygodnie. Tak, słyszymy się, dziękujemy. Pa, pa. Pa, pa.